Cryptomasters przedstawiają... Ok, teraz mamy pytanie od użytkownika Wally. Jak żyje się w Dubaju? Ciepło. Obecnie nie mieszkam, w tym okresie nie mieszkam w Dubaju, bo jest za ciepło. No z powodu przeprowadzki mojej firmy na Maltę częściej myślę, że będę na wyspie niż w Dubaju. Choć w okresie od listopada do kwietnia przebywam w Dubaju. A nie jest to związane tylko z samym mieszkaniem, prowadzę też tam biznes, więc to też jakby od tego zależy. Prowadzimy tam kopalnię bitcoinową między innymi i biznes związany z blockchainem, czyli kwestią tam urzędów, które łączymy właśnie pod kątem blockchaina. Więc to tak trochę połączenie, jakby dalej robię jakieś biznesy, no to nie tylko i wyłącznie już stanę na laurach, jak to wszyscy myślą, że już koniec i nic więcej nie robię. No jednak trochę jeszcze zajmuję innymi tematykami. Pochłonęła mnie ta technologia, więc jeżeli są takie możliwości, to po prostu je wykorzystuję. Dubaj jest takim miejscem, pamiętajmy, bardzo bogatym, co powoduje, że ściąga mnóstwo osób technologicznych i ściąga mnóstwo specjalistów. Właśnie dzięki temu ten kraj, Emiraty Arabskie tak szybko rozwijają się. Ale żyje się nawet nie ma źle. No. W tym okresie myślę za bardzo 60 stopni jest aż niemożliwe do przejścia. Chociaż jeszcze nie teraz, w sierpniu. W sierpniu będzie prawie 60 stopni, więc jeżeli Państwo chcecie wyjechać do Dubaju, jeżeli mogę zrobić reklamę, to pamiętajcie listopad, grudzień, styczeń, luty. Na pewno nie w wakacje, bo to jest najgorszy okres nie do przeżycia dla Europejczyków. Zostaną na przystankach, bo są klimatyzowane. Tak, są, dokładnie. Też byłem w szoku, byłem pierwszy raz i pomyślcie sobie Państwo, że faktycznie jest klimatyzowany przystanek autobusowy. Nie? No to...